Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak szybko dopasować melodię do skali. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Bonifacy. Jak co wtorek o 18:00 kolejne self-made tips. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób szybko dopasować melodię do skali Waszego utworu. Szczególnie jeżeli jesteście początkujący i być może robicie pewne rzeczy po omacku. Dajmy na to, że macie ściągnięty, gotowy loop z akordami i brzmi on mniej więcej powiedzmy tak. No ale że jesteście początkujący i nie wszystko zawsze udaje się usłyszeć, to przygotowaliście melodię, która brzmi tak. No i jeżeli macie w miarę zdrowy słuch, to prawdopodobnie zdążyliście się zorientować, że no coś tu nie gra i że wklikujecie melodię po omacku. Ona mimo tego, że ma w miarę fajną rytmikę, to po prostu nie trafia w tonację. I teraz co możemy zrobić, żeby temu zaradzić? Jeżeli znamy tonację utworu, to sprawa jest stosunkowo prosta, jeżeli nie musimy próbować metodą prób i błędów. Natomiast ten najprostszy sposób, jeżeli znamy skalę, tonację danego utworu, klikamy skrót Alt i K i w tym momencie limiter transposer nam się uruchamia i teraz tak, na dole możemy sobie wybrać zakres nut, który nas interesuje, jeżeli chodzi o limitowanie tych nut, czyli możemy sobie wybrać zakres, w którym te nuty mają być, tak jak widzicie, snapowane. My sobie wybierzemy taki, powiedzmy, że troszeczkę szerszy zakres, bo to nie ma większego znaczenia, ale najważniejsza rzecz jest tutaj, czyli możemy sobie wprowadzić jakieś obostrzenia, restrykcje, jak to jest tutaj ujęte, co do klucza tonacji skali, jak zwał, tak zwał. My sobie wybieramy C Major, C i ustawienie snapowania nie do góry, ale alternate, czyli różne, to powinno zadziałać najlepiej, przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynika i zobaczmy. Nie jest idealnie, ale na pewno bliżej niż było. Kilka poprawek i jesteśmy tak naprawdę w domu. Ta melodia już jako tako zaczyna brzmieć. Z tego punktu może być tylko lepiej. Także zachęcam, zawsze lepiej mieć taki trik pod ręką niż go nie mieć, jeżeli dopiero zaczynacie z produkcją muzyki. Z mojej strony na dziś to tyle. Trzymajcie się ciepło i cześć. Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.